It is the curse of the goddess. It is the hunger in you. The need for blood. The will to strike and to punish. Tu mamy Simon Fishburne. A, odzyskuje zdrowie, bo go podleczyłem. Ten też. Gilligan, nie pamiętam dokładnie. Zobaczmy, co tu jeszcze jest ciekawego. Znalezienie naszyjnika. No dobrze. Rzućmy okiem na mapie. A, daleko nie ma tego naszyjnika. Tylko jak go odnaleźć? Odzyskaj naszyjnik. No nie będzie taka prosta sprawa, bo cholera wie, gdzie ten naszyjnik wylądował. Wyznał mi, że zgubił naszyjnik, który zamierzał podarować matce. Ale jak tu szukać taki naszyjnik po tym terenie? Czy jacyś ludzie mogą go mi... Kartka z pamiętnika. Nienawidzę się, kiedy kpią z koloru mojej skóry, a ja odwracam wzrok. Nienawidzę się, kiedy obrażają mnie, a ja płaczę jak baba. To chyba ten chłopak, co? Nienawidzę się, kiedy odchodzą, a ja przeklinam jak facet. Nienawidzę się, kiedy klienci nazywają mnie słabriną, a ja zbywam ich uśmiechem. Nienawidzę się za to, że nie mam odwagi wyznać Tomowi, co do niego czuję. Nie, to chyba nie jest ten chłopaczek. Sabrina Cavendish. O kurde. Pogadajmy z Sabriną. Przecież to można sprzyjać tutaj miłości. To ona? Evening, miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan. Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the turquoise turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? No, widzicie. Do you require medical assistance, Miss Cavendish? I'm fine, sir. Just have too much work on and not enough sleep. Tell me, Sabrina, do you really believe Tom has renounced his life of crime? He proves it to me every day he tells the truth. Tom Watts is a good man. One of the best. And you don't think he might fall back into his sordid ways? We can all do terrible things, Dr. Reed. And we never know what we're really capable of until it's too late. To prawda, to prawda. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. No i proszę. Może wesprzemy miłość trochę. Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course, Mr. Hampton. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London, and here I am. Kiedyś to były czasy interesujące. Witam nową legendę na kredyt. Were you aware of Tom's past incarceration? That's the first thing he told me when he offered me the job. He didn't want me hearing about his past from anyone else. Did it surprise you to find out about it? Not really. I was already aware of his reputation before I met him. That's why I came to the Turtle in the first place. Most people would have run away because of that. Not me. I thought a man like him could give me stability
you know? At least to some degree. And I wasn't mistaken. To jest dziwne. To znaczy, jest tak, że w kwestii tolerancji przez ostatnie 100 lat dokonał się gigantyczny postęp. Gigantyczny, mimo tego, że oczywiście różne są rzeczy. I paradoksalnie w czasach, w których ta tolerancja jest najbardziej zauważalna, powstają ruchy, które narzekają na jej brak. To jest właśnie ironia. This place seems, how shall I put it, very colourful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Goodbye, Miss Cavendish. So few clients. What with the epidemic, no one dares go outside. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Czy tu coś możemy zrobić w sprawie tego? Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too. I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her, for sure. What is bothering you, then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Proszę. Goodbye, Mr. Watts. Czy czegoś się... No, tak właściwie takie rozmowy. Czy tu się coś zmieniło, czy... You're still working at this hour. That's what I call dedication. Jeszcze musiałbym się czegoś więcej dowiedzieć o niej. What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. So you and your friends all feel in danger? No exceptions? Tom's the only exception I've come across until now. But he's not like everybody else. To już chyba mamy. Ważny wątek do rozmowy. This place seems, how shall I put it, very colourful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. Czy zazdroszczę Redom, że oglądali Cyberpunka? Pewnie, że zazdroszczę. Nie Redom, tylko TV gry, chciałem powiedzieć. Oczywiście, że tak. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Ale się cieszę, bo to polscy są dziennikarze, więc... Goodbye, Miss Cavendish. Może czegoś się jeszcze dowiem, by tę rozmowę poprowadzić. Będzie duży problem znalezienie tego naszyjnika. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Dobra, spusty to nie. Potrzebuję uchwytów lepszych. No dobrze. O nie, jeszcze chcę porozmawiać. Poczekaj, dziewczyna. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Tu się niczego nie dowiem. Aha, to jest ta. Have you got any news about Sean Hampton's shelter? As long as he keeps on helping the poor, I'll keep my boys at bay, even if he pisses them off. Goodbye, Miss Cox. Przejdziemy się tędy, no bo co innego mogę zrobić? Szansa na znalezienie tego wisiorka jest niewielka. Hardens me to know you can't see me, my sweet queen.
we? Perhaps we should have listened to what the idiot had to say first. Wyszedłem poza zakres tego. Przebiegnę się, przeszukam śmietniki chociażby. Co to za pomysł? Gdzie on mógł zgubić ten naszyjnik? Może w barze gdzieś, nie? Nie przyglądałem się tam zbyt dokładnie. Ale to chyba miałoby sens. Porozmawiać raczej o tym nie mogłem. Sprawdźmy sobie te szafeczki na spokojnie. Safe. Odłamki. Śrubki, nie śrubki. Tu raczej nic nie ma. Okej. Okay. Szansa na znalezienie tego jest jakaś minimalna raczej. Kompletnie żadnych wskazówek mi nie dał. No dobrze. Lećmy zatem dalej. A ja sobie zmienię zadanie na jakieś inne. Symbol miłości. Hołd dla ofiar. No to gdzieś zupełnie gdzie indziej. Więc może... Może tu? Też gdzieś daleko. No dobra. No to, to jest problematyczne. To w jaki sposób te zadania tutaj zostały pokazane. Nie lokacjami, tylko osobami. Teraz bądź tu mądry i pisz wiersze. My guess is they're recruiting for some vengeance. In the meantime, the boys are waiting for our... Czy będziemy tak w ten park jurajski za chwilę będziemy grali? Dzisiaj trochę mam mało czasu na wampira niestety. Jutro sobie spróbuję więcej pograć. Czy to jest dobry kierunek? Chyba tak. Przedmieścia. Not a safe place right now, sir. Bo się nie można schować za ścianą. A jednak. Nie mam krwi. Chciałem do niego doskoczyć. Przeciwnicy na moim poziomie to szybko padają. Ci więksi czasami stanowią zagrożenie. A ilość punktów doświadczenia jest dosyć pomijalna w ogóle. Gdybym mógł unikać tych walk, to bym ich unikał. Ale żeby unikać tych walk, to trzeba mieć poziom zdrowia w lokacji na znacznie wyższym poziomie. Wtedy jest mniej patroli. No właśnie. Przejdę tędy, mam nadzieję, że tak.
Znowu pociąg przejeżdża. Chyba nie przeskoczę na drugą stronę tutaj przez rzekę. Przydałoby się. Może tu. Jakiś skrót zawsze, nie? Chyba tu uda się skoczyć. Wydawało mi się, że coś tu błyszczy, ale... Ale może niekoniecznie. Co, czerwone rzeki, znajdź mieszkanie mężczyzny w okolicy i je przeszukaj. Kurde, 22 poziom, co oni tu robią? Niewiele z tego punktów, ale jakieś skrzyneczki można ograbić. Nie rozumiem, jakim cudem ci ludzie mają taki wysoki poziom doświadczenia momentami. Czasami mają 16, czasami 22. Nie jestem do końca pewny, od czego to zależy. Bo to jest ten poziom trudności, który jest płynny. 29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? There's been a fight here. Ślady krwi, o kurde. Do walki to mało powiedziane, tutaj była jakaś ciężka rzeźnia. Ktoś go przez okno wyciągnął. This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? Albo wampir, nie? Najpewniej wampir. Tego wielkiego potwora to żeśmy załatwili już. Wulkiem on to był wulk, taka rasa, podrasa wampirów. Kolejne ślady. Where does this blood trail lead? Sprawdzimy. Dokąd ten ślad prowadzi? Przeszukam wszystkie zakamarki. Czasami przedziwne rzeczy można znaleźć. Jakiś podarty list w śmietniku. Coś czuję, że tutaj coś nieprzyjemnego mnie spotka na końcu tej drogi. Tam są strażnicy, ale na razie mnie to nie martwi. Kurde. Oi, you listening? Sir, sleep spot. Strażnicy? Czy może ktoś inny? Szukajmy dalej śladów. O, jakaś skrzynka. I jakieś szylingi. Dużo leków znajduję, ale brakuje mi jednego takiego surowca, który jest piekielny. Whoever was killed got dried out. No, wysuszyli kogoś zdecydowanie. O kurde. Może dopadli kogoś i myśleli, że to wampir, a może był to wampir.
Nie lubię tego z krzyżem. Cholera, 22 poziom. Umiejętność specjalna szybko ich załatwiła, na szczęście. Tylko dużo krwi straciłem. Wow. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. Kolejny wampir szaleje. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Only a golden watch in her pockets. Piękny zegarek. Her shoes and clothes are quite worn out. I see you. Oho. Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Raczej nie dam rady wyjść, a może jednak? I w drugą stronę dam radę przeskoczyć? Raczej tak. Ale to następnym razem, bo... Mam też inne rzeczy do zrobienia. O, nowy przedmiot do zbierania. Klub wampirów. Sprawdźmy tu, czy coś mogę dorobić. Nadmanganian potasu to jest jedyna rzecz, której mi niestety często brakuje. I mogę zrobić na zapalenie płuc środka. No dobrze. Coś tu ciekawego. Tu ciągle będzie brakowało trzech fragmentów porządnego uchwytu. A co tu jeszcze można? Zwiększyć obrażenia i zmniejszyć zużycie energii. No dobrze. Czy gdzieś tu jest do spania miejsce? Chyba tak. Jest też kufer, z którego w ogóle nie... Aha, bo to są tylko do uzupełnienia amunicji. Zobaczmy, jak doświadczenie. Prosi mnie, żeby wydać trochę punktów na inne rzeczy. Na przykład na to. Tylko to wszystko jest piekielnie drogie. To 1000 punktów. 1000 punktów to jest... W kwestiach pasywek to jest gigantyczna różnica. A to? 2000. A nie jestem wystarczająco morderczy. Żeby to miało jakikolwiek sens. Uwielbiam to natomiast 1000% to obrażenia zwiększyć nie da rady. Zwiększenie regeneracji. Życie. Plus 200. Czy to jest plus 250? Chciałem się też leczyć lepiej, ale...
To też jest drogie, no ale dobra, niech będzie to... Jak to potem idzie? 200 leczenia. Okej. Okay. A tu? Więcej leczenia. Szybsza regeneracja. Niech będzie. No bo to też wzmacnia obrażenia. Dobrze. Dobrze. Resztą zajmiemy się jutro.